Zapomniałem, czy warto spełniać swoje marzenia. Kochana ludziska, dzisiaj może trochę kolebotać, bo pomyślałem sobie, że będę nagrywał film na przęśle od mostu, a rzeka ma swój nurt. No dobra, spoko, ale jak to, dzisiaj film będzie o marzeniach, więc takie miałem dzisiaj marzenie, żeby w ten sposób nagrać film. Bzdura, bo właśnie to przed chwilą wymyśliłem. Okej, słuchajcie, jak byłem małym chłopcem, nie wiem ile miałem lat, ciężko powiedzieć. Bardzo już wtedy uwielbiałem wodę. I bardzo długo siedziałem w wannie. Czyli bawiłem się różnymi zabawkami. I tam wiecie, żołnierzyki, jakieś tam przelewałem wodę. Ale miałem jedną ulubioną swoją zabawkę. To była taka figurka. To była figurka nurka. Płytwonurka. I ona miała odczepione butle. Była gdzieś tej wielkości. Znaczy jak wtedy miałem rączki, to podejrzewam, że ona była gdzieś taka. I bawiłem się cały czas tą, bawiłem się gdzieś tą właśnie tą figurką i w mojej głowie małego Adasia było takie marzenie, żeby kiedyś też stać się płytwonurkiem, nurkiem czy jakby się to nazywać. Później był jeszcze taki film Delfinum, nie wiem czy kojarzycie, bo w sumie jestem starym chłopakiem, więc może nie wszyscy kojarzą. Takie były przygody, że tam delfin pływał i taka dwójka dzieciaków razem z nim, to chyba był francuski film, film rysunkowy. I po prostu na zwyczajnym świecie to marzenie mi się gdzieś tam w głowę wsadziło. No dobra, no i teraz pytanie, ja je zrealizowałem po kilkudziesięciu latach tak naprawdę, mając nie wiem, bodajże 40 parę lat, gdy już tam coś zacząłem ze sobą robić. To mała przerwa techniczna.
Znalazłem sobie miejsce odosobnione na przęśle, ale stanęły za mną panie, nie wiem czy było słychać w tle i zaczęły rozmawiać o kaszuszkach. W sumie zajebiście, to jest mój pomysł, że tu będzie cicho i spokojnie. Okej, wracając do tych marzeń. Babcie zrobiły robotę. No to dzisiaj, bo często mówię, że ludzie mówią, Adam, ty zaprzeczasz sam sobie, no bo teraz mówisz tak. Żyj chwilą, nie planuj, generalnie to nawet nie miej marzeń. To nie do końca chodzi o to, bo chodzi o to, że jak najbardziej warto jest coś planować. Jak najbardziej zajebiście mieć marzenia, nie wiem, typu, które nawet mamy z dzieciństwa, patrz to moje nurkowanie i zrealizować je po kilkudziesięciu latach. Bo, no kurwa. Zresztą, jeśli macie takie marzenie, zrealizowaliście, to sami wiecie, o czym mówię, a jeśli nie, to polecam, żebyście to zrobili. Chodzi o to, że życie samymi marzeniami, czyli iluzją, lub życie celami, czyli dzisiaj dla mnie iluzją, powoduje, że nie mogę cieszyć się z tych chwil, a tak naprawdę oddalają mnie od spełniania tych marzeń. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale chodzi o to, że Adaś, który bawiąc się tym małym nurkiem, jeśli resztę życia cały czas kombinowałby, myślałby tylko na tą historię, to generalnie może nigdy by tego nie zrealizował. Adam, który jeśli przyjdzie moment na daną chwilę i będzie po prostu ten moment, to zobaczycie, że to samo skoczy. Ja dzisiaj jestem pełen wiary i przekonań, że wszystko dzieje się w odpowiednim momencie. Więc jak najbardziej fajnie jest mieć marzenia, jak najbardziej fajnie jest robić sobie cele, ale chodzi o to, żeby tymi celami nie przysłaniać sobie całej rzeczywistości. Rzeczywistości, która istnieje tu i teraz, po prostu na najwyższym świecie. Już, tak dzisiaj widzę swoje marzenia. Tak widzę dzisiaj swoje cele. A tam słychać z tyłu Olgę, która tam sobie gaduli. Pozdrawiam Olgę. Tak, warto jest mieć marzenia i czy ja sobie sam zaprzeczam? O!